między skrajnymi samolotami jest aż 100 metrów odległości. W tej chwili będzie beczka w wykonaniu całego zespołu. Proszę tylko spojrzeć, jak to wygląda. My cały czas potrzebujemy komunikacji między pilotami komend wydawanych przez szefa zespołu. No tak, takie fotografie potem się zamieszcza na plakatach z pokazów lotniczych. Być może właśnie ta sytuacja i ten pokaz trafi na taki plakat. As they now fly a maneuver called the Diamond Chicane. W tej chwili ponownie figura, którą nazwać można diamentową dziewiątką. To jest najpopularniejsza i najbardziej znana figura w wykonaniu tego zespołu. Proszę spojrzeć na te manewry. Proszę spojrzeć, jak blisko siebie są te samoloty, jak niebezpieczne jest to, co w tej chwili Państwu pokazują, jak idealnie muszą być zsynchronizowani. The aircraft are flying at 650 km an hour and the pilots are now flying a 4G turn. Samoloty poruszają się z prędkością 650 km na godzinę. Przy tym zakręcie na każdego z pilotów działa przeciążenie 4G, czyli każda ręka, każda część ciała, każdy instrument waży 4 razy więcej niż zwykle. Nasz komentator to wie dokładnie. And this formation is called Concorde, named after the supersonic airliner, British and French made, but it also looks like the Tupolev 144. Ta formacja nazywa się Concorde i oczywiście została w ten sposób nazwana na cześć słynnego samolotu pasażerskiego produkcji brytyjsko-francuskiej. Aby utrzymać odpowiednie odległości między samolotami, wszyscy piloci cały czas utrzymują kontakt z szefem zespołu, czyli z Red One. Patrzą tylko i wyłącznie na jego samolot, a to oznacza, że muszą absolutnie ufać sobie nawzajem. Nie może być sytuacji, w której cokolwiek zdarzy się z boku, ponieważ obserwują tylko jeden samolot przed sobą. Po to, aby pokazać Państwu formację Typhoon. And Typhoon is named after the Typhoon fighter aircraft, which is one of the UK's newest fighters. A wszystko na cześć jednego z najnowszych myśliwców brytyjskich, słynnego Typhoon. At the top here, the aircraft are 1.6 km above us at just 200 km an hour. Kiedy wzniosą się w najwyższy punkt pokazu, znajdują się kilometr i 600 metrów nad naszymi głowami, lecąc z prędkością zaledwie 200 km na godzinę. And as they come down the hill, they build to 650 km an hour. Ale kiedy już obniżyli swoją wysokość i byli w najniższym punkcie tej figury, lecieli z prędkością 600 km na godzinę, a na ciało oczywiście niewiele rozumiemy, ale słychać, że piloci naciskają i podkreślają pewne sylaby komend, które wydawane są na bieżąco, a to wszystko dlatego, by wszyscy piloci w jednym momencie zaczynają wykonywać tę samą figurę. This is now called the Chevron just 2 or 3 meters apart from each other. Proszę sobie wyobrazić, że lecą z prędkością kilkuset kilometrów na godzinę. W tej figurze samoloty są zaledwie 2-3 metry oddalone od siebie. Zaledwie 2-3 metry. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Przypominająca troszeczkę znak Mercedesa. Znowu mamy strzałkę. Ta formacja nazwana jest strzałką. OK,
Okay, now we've finished the first half of the show. You've seen all the nine ship formations. It's Red Feather, he's a very noisy man. Now they're closing at 1300 kilometers an hour. They will pass just 30 meters apart. Teraz lecą z prędkością 1300 km na godzinę. Miną się zaledwie o 30 metrów. Bardzo blisko. 1300 km na godzinę. They must go just right. Teraz jeszcze raz zrobię to samo. Okay, take a look to the left hand side, you can see the main formation of the climb for the vertical slope.